Witam bardzo serdecznie. Znajdujemy się na polu w Sulowie, nieopodal Kraśnika, w województwie lubelskim. Pragnę opowiedzieć o ciągniku Farma 95A, który zakupiłem w ubiegłym roku, czyli w 2020 roku, w sierpniu. I odtąd zaczęły się problemy. Ciągnik obecnie był 3 razy na serwisie, 2 razy była skrzynia rozbierana. I obecnie nie ma ciągnik ani udźwigu takiego, jak jest w katalogu. W katalogu jest podane 4700, ponieważ ma ciągnik wzmocnioną pompę, wzmocnione ramiona podnośnika siłownikami. Ciągnik 60 cm od ramion według katalogu powinien podnieść ponad 3,5 tony. Obecnie jest podpięty zestaw. Zestaw waży tonę 730, jest troszkę grochu, tonę 750. Ciągnik ma problem z podniesieniem tego. Ponadto w ciągniku po rozgrzaniu występuje w skrzyni jakieś jarmolenie. W włączonym rewersie do tyłu na wyłączonym biegu słychać oto dźwięki. Na luzie tego nie ma. Piski. Ciągnik obecnie ma 246,5 godziny roboczej. Dwa dni temu był u mnie serwis. Główny przedstawiciel z CNH oraz trzech innych panów, też przedstawicieli, obejrzeli ciągnik. Twierdzą, że ciągnik w 100% jest sprawny. Pokazałem piski, pokazałem podnoszenie. Mówią, że tak ma być. Po prostu, że zestaw jest niedobrany do tego ciągnika. Zestaw ma 2,5 metra. Serwis twierdzi, iż ciągnik jest całkowicie sprawny, więc nie mają powodu ani do wymiany. Zaproponowali mi wykup tego ciągnika za śmieszne pieniądze. Nie będę podawał, ale naprawdę to jest brak szacunku dla klienta.
Pracowałem na zalecanych obrotach 1800, na którym słychać wyraźnie, jak dźwięk wydobywa się ze skrzyni. Po włączeniu wałka tego nie ma. Nie wiem, co jest przyczyną. Panowie z serwisu nie zaproponowali ani wymiany ciągnika na nowy egzemplarz, ani tego, że naprawią wymienione usterki. Po prostu nic. Olali sobie sprawę. Dziękuję.